Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak zwiększyć mobilizację w mięśniu pośladkowym oraz w mięśniu gruszkowatym. Pierwszym bardzo ważnym elementem jest rolowanie mięśnia pośladkowego wielkiego, czyli skupcie się na rolowaniu mięśnia za pomocą piłeczki w formie ugniatania bezpośrednio punktów spustowych na mięśniu pośladkowym. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest łapanie punktu spustowego i przytrzymanie go przez minutę. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest rolowanie mięśnia gruszkowatego. Kolejnym elementem jest przytrzymanie punktu spustowego. Oraz trzeci element, praca z ruchem. Mam nadzieję, że rolowanie mięśnia pośladkowego oraz gruszkowatego pomoże Wam w wykonaniu prawidłowego przysiadu w pełnym zakresie ruchu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.